Budowa boiska piłkarskiego Orlik na tyłach Zespołu Szkół Ekonomicznych była zwycięskim dużym projektem zeszłorocznego budżetu obywatelskiego. Projekt zebrał 2265 głosów. Nowe boisko ma wymiary 54x26 metrów, sztuczną murawę, aluminiowe bramki. Pierwszym meczem rozegranym w ramach uroczystego otwarcia był pojedynek uczniowie kontra nauczyciele. Został ogłoszony projekt obywatelski, w którym wzięliśmy udział. Zmobilizowała się cała społeczność szkolna, uczniowska, rodzice, nauczyciele, znajomi, wszyscy, którzy nam w tym dopingowali, żeby powstało takie boisko, bo jednak nie mieliśmy tutaj żadnego nowoczesnego boiska. I wygraliśmy ten projekt, który właśnie dzisiaj widać w postaci murawy sztucznej do piłki nożnej. Także tak to powstawało i był to projekt w 2017 roku. Prace ruszyły w styczniu 2018, a oficjalne otwarcie jest właśnie dzisiaj. W założeniu projekt miał kosztować 360 tysięcy złotych. Ostatecznie kosztował 420 tysięcy. Powstaje coraz więcej boisk, ale te boiska powstają także dzięki inicjatywie nauczycieli, dyrekcji, samych uczniów, bo akurat te boiska zostały zrealizowane w ramach projektu Budżet Obywatelski. Bardzo się cieszę, że szkoły, instytucje angażują się w budżet obywatelski. To jest wielka, fajna zabawa, zbieranie podpisów, najpierw pomysł, czyli burza mózgów w samej szkole, no i rzeczywiście potem sukces. Jedno boisko otwarto, drugie powstanie. W tym samym dniu ogłoszono wyniki tegorocznego budżetu obywatelskiego, a wraz z nim dobrą wiadomość dla szkoły. Projekt Ekonomika, kompleks boisk do siatkówki, boisko z nawierzchnią syntetyczną oraz dwa boiska do siatkówki plażowej zebrał 1493 głosy i zostanie zrealizowane. Są głosy, aby wykluczyć z budżetu obywatelskiego szkoły. Ja cały czas stoję na stanowisku, iż ta moja decyzja sprzed 2 lat jest słuszna, ponieważ szkoły są to instytucje miejskie. Tu na tym boisku trenują i ćwiczą uczniowie z Leszna, także nie możemy wykluczać z budżetu obywatelskiego szkół, bo tam rodzą się pomysły mieszkańców naszego miasta. Ogromna satysfakcja, szybka realizacja tej inwestycji przez wykonawcę. Z tej strony mogę tylko podziękować i pogratulować wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom za zaangażowanie się w budżecie obywatelskim. Też mogę powiedzieć z pełną satysfakcją, iż Zespół Szkół Ekonomicznych w budżecie obywatelskim na ten rok też wygrał ze swoim projektem. Otwarcie boiska to nie tylko mecze towarzyskie, ale też okazja do świętowania przez całą szkołę.